kochani, witajcie w moim kolejnym filmiku. Dziś tak trochę podsumuję czerwiec, bo jeszcze tego nie robiłam, a także lipiec, chociaż na dobrą sprawę zastanawiam się, czy jest sens robić takie podsumowania. Czy je lubicie, czy na przykład nie lepiej zamiast podsumowań robić coś innego, jak na przykład kolejny book haul, bo właśnie przyszły do mnie te książki: Małe życie, Księga Wierzchów oraz 13 powodów. Oczywiście nie mam zielonego pojęcia, kiedy to przeczytam, prawdopodobnie w kolejnym życiu, jak wszystko. Także jeżeli chodzi o tego typu filmiki z podsumowaniami, dajcie znać, czy chcecie takie filmiki, czy nie chcecie, bo na przykład za dużo ich jest na BookTubie, plus nie biję takich, wiecie, czytelniczych rekordów, jak na przykład KatKat vloguje, ona po prostu wymiata moje stosy z 2 miesięcy, to naprawdę pikuś przy tym, co robi Kat, także przy okazji odsyłam was do jej kanału. I jeśli chodzi o to podsumowanie i książki, które przeczytałam i o których już mówiłam, są to Dziewczyna z drużyny Mirandy Kennelly, czyli bardzo fajna młodzieżówka dla młodzieży, w końcu coś dla młodzieży, o młodzieży, która nie zbawia świata, która po prostu jest młodzieżą i ma te swoje młodzieżowe nastoletnie problemy. I to było takie fajne, ponieważ te problemy nie były wydumane, pierwsze miłości, tego typu klimaty. To, co mi się w tej książce podobało, to przede wszystkim to, że bardzo dużą rolę grał tutaj sport, a dokładniej rzecz ujmując, futbol amerykański. To było bardzo fajne, bo gdy czytałam tę książkę, nie dość, że przypomniały mi się Dziewczyny z drużyny, film, który bardzo lubiłam swego czasu, to jeszcze film Tytani, na punkcie którego też szalałam. Także jeżeli nie czytaliście Dziewczyny z drużyny, odsyłam was przy okazji do mojego paplanda, poniżej będą linki do wszystkich papland, wszystkich książek, które dzisiaj wymienię i o których paplałam. Także raz jeszcze odsyłam poniżej i przechodzę do kolejnej książki. Naznaczeni autora, autorki, nie pamiętam, kurde, naprawdę nie pamiętam, kto napisał tę książkę, a nie mam jej przy sobie, ponieważ wysłałam ją mojemu widzowi, który udzielił bardzo fajnej odpowiedzi w konkursie i to była taka nagroda pocieszenia, bo do zwycięzców jeszcze nie powędrowały, ale powędrują te egzemplarze Nówki Nieśmigane, a właśnie do Multikaki powędrował mój egzemplarz z fragmentem biletu w środku, przepraszam cię za to, bo tak właśnie robię, że zaznaczam sobie czasami niektóre fragmenty biletami komunikacji miejskiej, bo jak już mówiłam, czytam te książki zazwyczaj gdzieś tam w biegu, na zewnątrz jak jestem, i właśnie trafił się tobie egzemplarz właśnie z fragmentem biletu, za co raz jeszcze przepraszam. Jeżeli chodzi o książkę Naznaczeni, to była taka młodzieżówka, taki kryminał dla młodzieży, całkiem sympatyczny, bardzo fajny. Główni bohaterowie obdarzeni supermocami, trochę jak X-Meni. Generalnie coś też bardzo fajnego i bardzo lekkiego na lato. Strażniczka książek, czyli bardzo fajna opowieść dla młodzieży i tak bardziej dla młodzieży, z takim elementem kryminału. Co więcej, to wszystko dzieje się w świecie książek, ponieważ główna bohaterka Amy jest strażniczką książek i ona sobie tak przeglądając książki, czytając książki, nagle wnika w fabułę tych historii i podróżuje sobie od jednej książki do drugiej i to jest takie bardzo, bardzo fajne, bardzo oryginalne. Nigdy wcześniej się właśnie z takim tematem, pomysłem nie spotkałam, także jeżeli poszukujecie czegoś oryginalnego dla młodzieży, myślę, że Strażniczka Książek będzie dobrym rozwiązaniem. No dobra, tego ktośka powinniście już dobrze znać, jeżeli oglądaliście mój filmik o autorach, bo rzuciłam wam wyzwanie, czy znacie tych autorów, czy ich rozpoznacie. I właśnie w tym wyzwaniu, link do tego filmiku w opisie poniżej, pojawiła się ta pani, czyli Danielle L. Jensen, autorka cudownej, wspaniałej, ukrytej łowczyni, łapka w górę wszyscy ci, którzy kochają trolle. Jest to oczywiście kontynuacja Porwanej pieśniarki, która prawdopodobnie gdzieś tu leży, Porwanej pieśniarki. I jest to naprawdę świetna kontynuacja Porwanej pieśniarki, dużo intryg, dużo trollowej polityki i nie tylko trollowej, dużo magii i troli, przede wszystkim troli, trollus, Tristan. Generalnie dlatego warto zapoznać się z tą serią, co też mam nadzieję zrobicie. Dodam, że do 6 sierpnia, co chyba powtarzałam w ostatnim filmiku, ale powtórzę to raz jeszcze, trwa rozdanie na moim kanale, w którym do zdobycia ukryta łowczyni. Także jeżeli przeczytaliście Porwaną pieśniarkę, się w niej zakochaliście, odsyłam was do tego filmiku. A jeżeli nie przeczytaliście Porwanej pieśniarki, to i tak odsyłam was do tego filmiku, bo gdy zdobędziecie ukrytą łowczynię, to może właśnie to zmobilizuje was do przeczytania również Porwanej pieśniarki. Jest to naprawdę jedna z najlepszych serii młodzieżowych, jakie czytałam w całym moim życiu.
O tych książkach mówiłam już w podsumowaniu Bukatonu. Czytelniczka znakomita, kiedy odszedłeś, Parabellum i Nawałnica, Mieczy, Krew i Złoto. Specjalnie to wyciągnęłam, żeby znowu mi się nie pokićkały te tytuły tych tomów, które czytałam, bo już tego po prostu nie ogarnęłam, bo czytałam to w tym wydaniu, które tutaj jest. Także jeżeli chodzi o te książki, nie będą się powtarzać, zwłaszcza, że o Nawałnicy Mieczy chcę opowiedzieć tak bliżej, gdy skończę Martina, którego mam nadzieję skończę jakoś, może w przyszłym tygodniu uda mi się za niego zabrać. O Kiedy Odszedłeś też będzie osobny filmik, Czytelniczka Znakomita pojawi się w takim jednym zbiorczym filmiku, a Parabellum, no po prostu nic dodać, nic ująć, tyle razy paplałam o Parabellum, zaparabellumowywałam was na śmierć, więc myślę, że nie muszę chyba o tym paplać raz jeszcze, bo wiecie, że Parabellum jest świetne, że w dalszym ciągu kocham Christiana Leitnera i że odczuwam taki lekki niedosyt, że to już koniec, ponieważ chciałabym kolejny tom z dalszymi losami Christiana Leitnera, który rozpiernicza system i to totalnie, naprawdę jestem w nim zakochana. 5 dni ze swastyką Artura Baniewicza to zdecydowanie najlepszy polski kryminał, jaki przeczytałam w całym moim życiu. Może nie przeczytałam zbyt dużo tych polskich kryminałów, jak tak teraz myślę. W sumie to nawet nie pamiętam, co czytałam, ale na pewno bije to na głowę serię o Szackim Miłoszewskiego. Nie jestem zbytnią fanką tej serii. Była okej, ale tylko okej. A to po prostu jest genialne. Naprawdę genialne. Jeżeli więc lubicie kryminały, takie bardzo ciekawe, nieoczywiste, lubicie okres II wojny światowej, bo nie da się ukryć, w jakich realiach to wszystko się rozgrywa, to myślę, że to jest właśnie książka dla was, o której też paplałam, także link do tego paplanda raz jeszcze poniżej. Tajemnice Manhattanu Colina Harrisona to naprawdę świetna powieść, trochę przewidywalna, ale mimo wszystko świetna, naprawdę klimatyczna, która doczekała się bardzo złej, wręcz okrutnej ekranizacji. Dlaczego Adrian Brody, którego swoją drogą lubię, zagrał Portera Urena? On w ogóle nie pasuje do tej roli, w ogóle nic się kupy nie trzymało, ta książka została tak pozmieniana, że nie wiem, co powiedzieć, to było po prostu coś strasznego. Gdyby nie ta aktorka, to po prostu wyszłabym z tego kina i już pewnie nigdy nie wróciła. Nie, no wróciłabym do kina, byłam ostatnio w kinie na Iluzji 2, która swoją drogą też mnie zawiodła, chociaż obsada była genialna. Właśnie, porozmawiajmy sobie o kinie. Iluzja 2, ta fabuła tam tak mi się nie kleiła, nie wiem, czy to widzieliście. Iluzja pierwsza część była naprawdę niesamowita, w drugiej części bardzo podobała mi się obsada, wszyscy aktorzy świetnie grali i w ogóle Lizzie Kaplan, ona grała tą Lula chyba ona się nazywała, była po prostu genialna i tak rozweselała i ona była naprawdę super, nie potrafię się teraz wysłowić, była po prostu super, ale chyba zrobię osobny filmik o filmach, bo po prostu nie potrafię się dzisiaj skoncentrować, także Tajemnice Manhattanu, naprawdę dobra książka, jeżeli nie czytaliście, raz jeszcze polecam. No i ostatnia książka w tym zestawieniu, czyli Silver Kerstin Gier, autorki trylogii czasu, której w dalszym ciągu nie przeczytałam, zabijecie mnie. Przede mną ciągle Błękit Szefiru, Zieleń Szmaragdu, nie wiem w jakiej kolejności. Za mną tylko Czerwień Rubinu, wysłuchałam tego z 2 lata temu i tak jakoś właśnie powinnam skończyć tę serię. Jeśli chodzi o Silver, przeczytałam tę książkę rzutem na taśmę, ponieważ dzisiaj jest sierpień, wczoraj był lipiec i wczoraj to przeczytałam zaledwie kilka godzin, ponieważ czytało się bardzo dobrze, bardzo szybko. Ta książka jest bardzo fajna, taka bardzo młodzieżowa, przesympatyczna. Szkoda tylko, że ten wątek taki mroczny nie jest taki mroczny, jak myślałam, że będzie mroczny ten wątek z demonem. Mam nadzieję, że to zostanie pociągnięte w kolejnym tomie. No i ta plotkara, która się tutaj pojawia, czyli jakaś dziewczyna, blogerka, która opisuje szkolne życie. Bardzo lubię plotkarę, ten serial, ale prawie robi różnicę i jednak to nie jest taka plotkara jak w serialu. O czym jeszcze powiem w osobnym filmiku, bo o tej książce jeszcze nie paplałam, popaplam sobie o niej jakoś niebawem i dodam tylko właśnie, że ma przepiękną okładkę i właśnie dlatego ją kupiłam ze względu na okładkę, chociaż to oko mnie trochę przeraża, ono jest takie jeszcze przekrwione, takie przekrwione oko patrzące na ciebie z półki, to jest po prostu przerażające. Także właśnie no, to wszystko, jeżeli chodzi o książki, które przeczytałam w czerwcu oraz lipcu. Także ćwiczymy trochę swoje mięśnie, bo te książki są
dosyć ciężkie i jak widzicie, to nie jest nic takiego imponującego. Kat teraz jeszcze wymiata, że właśnie tyle książek Kat czyta w przeciągu jednego miesiąca, a nie dwóch miesięcy. I to pewnie dlatego tyle mi się tych książek zebrało, bo był bukaton, w trakcie którego właśnie chciałam przeczytać też Martina, ale niestety się nie udało. Także to tyle, jeżeli chodzi o to podsumowanie. Jeżeli lubicie takie podsumowania, no dajcie znać, czy mam w ogóle coś takiego robić, czy z tego zrezygnować, bo nie mam zielonego pojęcia. Dodam też może, że jutro przyjeżdża do mnie Laura Lee i ja w to nie wierzę. Laura Lee do mnie przyjeżdża i że prawdopodobnie jutro, jak dobrze pójdzie, nagramy live'a. Ja, Laura, Ula u mnie w pokoju, znaczy się w sypialni Uli, ponieważ Ula już przejęła całe moje mieszkanie, ma mojego kota, ma sobie sypialnię w tamtym pokoju, inny pokój sobie tam zrobiła, studio nagraniowe, także wiecie, Ula przyjmuje moje życie. Ula, przyjmujesz moje życie! Właśnie zdałam sobie sprawę, co takiego narobiłam, wpuszczając ciebie do mojego życia. Kocham cię, kocham Słomkę, jakby co, link do Uli w opisie poniżej. Także mam nadzieję, że ten live wyjdzie. Nie obiecuję, postaramy się go nagrać i mam nadzieję, że go nagramy. Jak nagramy, to po prostu będzie to coś niesamowitego. A jak nie, to i tak się cieszę, że Laura przyjeżdża, bo Laurę też bardzo mocno kocham. Jeżeli nie znacie kanału Laury, Laura Lee, link do Laury w opisie poniżej. Koniecznie musicie ją odwiedzić, ponieważ Laura jest naprawdę genialna. Także to by było na tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego dzisiejszego filmiku i za to, że tak fajnie skomentowaliście mój ostatni filmik Book Haul, że tak bardzo wam się spodobała taka forma Book Haulu. To jest bardzo, bardzo miłe z waszej strony, że tak to komentowaliście i dawaliście łapki w górę. Bardzo mnie to ucieszyło, także właśnie tak, no. To by było na tyle. Trzymajcie się, pa!